Kino studyjne Gdyńskiego Centrum Filmowego działa już normalnie, na pełnych obrotach, choć w specjalnych warunkach sanitarnych. Sprzedajemy połowę miejsc na widowni, tak więc nie ma tłumów, są bezpieczne odległości pomiędzy widzami. Obowiązuje wymóg noszenia maseczki, więc jak tylko wchodzimy w progi Gdyńskiego Centrum Filmowego, maseczkę trzeba założyć. My tego wymogu skrupulatnie przestrzegamy i prosimy naszych widzów, by wraz z nami dostosowali się do tych wymagań. Mamy płyny do dezynfekcji rąk, nasze służby porządkowe częściej niż było to kiedyś porządkują wszystkie wspólne przestrzenie. Wszystko jest dezynfekowane, odkażane, wietrzone pomiędzy seansami. Tak więc można czuć się bezpiecznie i warto do kina wpaść. Mamy każdego dnia co najmniej kilkanaście seansów i dla dorosłych, i dla dzieci. Przez całe lato odbywają się u nas również wydarzenia plenerowe na patio obok Gdyńskiego Centrum Filmowego pod hasłem Lato na Patio. Mamy warsztaty taneczne, warsztaty artystyczne, zajęcia rekreacyjne i oczywiście kino plenerowe. Na wszystkie te wydarzenia wstęp jest wolny, nie obowiązują żadne zapisy, można przyjść. Zajęcia odbywają się w małych kameralnych grupach. Jest ciekawie i bezpiecznie. Piotr Sobierski, dzień dobry. Zapraszam Państwa serdecznie do Konsulatu Kultury, który po 3 miesiącach ponownie otworzył drzwi dla widzów. W tym roku na te wakacje przygotowaliśmy wybór najlepszych spektakli w ramach teatralnego lata w Konsulacie Kultury. Przygotowaliśmy również muzykę na patio, cykl bezpłatnych koncertów oraz rodzinne gry miejskie. Szczegółowy program znajdą Państwo na naszej stronie. Oczywiście wszystkie wydarzenia odbywają się przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa, o których za chwilę Państwu opowiem. Na wejściu do Konsulatu Kultury czekać na Państwa będzie obsługa widza, która przypomni o dwóch najważniejszych zasadach, a więc o dezynfekcji rąk oraz o zakryciu ust i nosa. Zachęcamy Państwa do przyjścia we własnej maseczce, ale jeżeli Państwo zapomną, to można u nas zakupić taką specjalną przyłbicę. To jest niezbędne, aby wejść na spektakl, aby wziąć udział w naszych wydarzeniach. Następnie obsługa widza pokieruje Państwa do kasy. W kasie możecie oczywiście zakupić bilety na nasze wydarzenia, zachęcamy jednak do zakupu online, ale to co najważniejsze, w kasie muszą Państwo wypełnić specjalne oświadczenie o stanie zdrowia. Tam również będziemy prosić o pozostawienie do siebie numeru telefonu i adresu mailowego. To tak na wszelki wypadek, gdyby były jakieś problemy zdrowotne. Następnie obsługa widza pokieruje Państwa na salę widowiskową. Co ważne, widownia jest ustawiona w szachownicy, a więc zajmujemy co drugie miejsce. I na koniec, po spektaklu, opuszczamy salę po kolei rzędami. Oczywiście wszystko, aby zachować niezbędne środki bezpieczeństwa. Zapraszamy do Konsulatu Kultury. Dzień dobry, jesteśmy w Muzeum Emigracji. Od 26 maja jesteśmy dla Państwa ponownie otwarci. Wprowadziliśmy nowe regulaminy zgodne z zaleceniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Sanepidu. Od teraz może nas odwiedzać ograniczona ilość osób. Prosimy też wszystkich o dezynfekcję dłoni i zakładanie masek. Dlatego zapraszamy wszystkich do odwiedzania muzeów małymi grupami, a także solo. Niektóre interaktywne instalacje są teraz niedostępne, ale za to nasz taras z widokiem na morze jak zawsze jest dostępny dla wszystkich odwiedzających. Zapraszamy. Po okresie działania online, po różnych nagranych przez nas programach, przez naszych aktorów, które można cały czas oglądać na naszej stronie i na Facebooku, wróciliśmy do działalności. Daliśmy pierwszą w Polsce premierę po pandemii, czyli po zakazie grania 6 czerwca. A teraz od już wielu tygodni gramy każdy piątek, sobotę, niedzielę różne komedie z różnych sezonów. Jest to letnia scena komedii Teatru Miejskiego. I zapraszamy Państwa na to serdecznie, bo to są znakomite komedie grane przez świetnych aktorów. A poza tym no to te uciążliwości, czyli maska podczas spektaklu, dezynfekcja, ja myślę, że to się i tak opłaci, bo spektakle mogą Państwa rozbawić, mamy klimatyzację w teatrze i do 16 sierpnia, tak jak zwykle graliśmy podczas sceny letniej, gramy letnią scenę komedii, gramy komedię, a od końca września, mam nadzieję, wracamy do normalnej pracy i już bez tych wszystkich, jeszcze raz podkreślam, mam nadzieję, obostrzeń sanitarnych. Zapraszam Państwa. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni otwarte jest już od ładnych paru tygodni. Niestety
wciąż mamy pewne ograniczenia. Wynikają one z zaleceń sanitarnych i bezpieczeństwa zwiedzających, a więc maseczki wewnątrz budynku. Na zewnątrz, na ekspozycji zewnętrznej nie są już niezbędne. Kwestia ograniczeń liczby osób znajdujących się na każdym z poziomów budynku muzealnego. Niestety znaczna część multimediów jest wyłączona. Chodzi głównie o te, które wyposażone są w ekrany dotykowe. Tym niemniej muzeum jest nadal jedną z najbardziej tego typu atrakcyjnych placówek w Polsce i w Europie. Zapraszamy serdecznie do Muzeum Marynarki Wojennej i na ORP Błyskawica. Tam znajduje się nasza wystawa stała. Dziękuję. Obawiacie się wizyty w Muzeum Miasta Gdyni? Niesłusznie. Zapewniamy wszelkie warunki bezpieczeństwa i higieny, żebyście poczuli się komfortowo i mogli zwiedzać nasze wystawy, na przykład wystawę czasową Gdynia Tel Awiw Odsłona Gdyńska. Na każdym piętrze, w kasie i we foyer znajdują się środki dezynfekcji. Należy zdezynfekować dłonie przed wizytą w muzeum i założyć maseczkę ochronną. Na każdym piętrze maksymalnie może przybywać 10 osób, 10 zwiedzających. Sale są dezynfekowane co 2 godziny, a nasz personel jest zaopatrzony w maseczki oraz przyłbice. Zachęcamy gorąco do odwiedzin naszego muzeum i wystaw, które w nim są prezentowane. Szanowni Państwo, doczekaliśmy się Teatr Muzyczny imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni. Od 24 lipca wznawia swoją działalność artystyczną. Serdecznie zapraszamy do naszego teatru. W naszej letniej ofercie do zobaczenia 4 spektakle. Okno na Parlament, Szalone Nożyczki, Avenue Q oraz spektakl The Big Bang. Będą one prezentowane na dużej scenie naszego teatru. Zapewniamy Państwa, że pobyt w naszym teatrze jest jak najbardziej bezpieczny. Wszystkie obostrzenia sanitarne, epidemiologiczne są jak najbardziej przez nas respektowane. Państwo możecie się czuć w naszym teatrze naprawdę bezpiecznie. Oczywiście macie Państwo obowiązek dezynfekcji rąk, nałożenia maseczek, wypełnienia oświadczeń związanych z koronawirusem. Niemniej myślę, że atmosfera naszych pań obsługujących nasze spektakle i przede wszystkim to, że możemy się na nowo spotkać z naszymi aktorami na żywo, będzie na tyle warte tego, żebyście do naszego teatru przyszli. Dzień dobry, witam Państwa w Bibliotece Śródmieście. Zachęcam i zapraszam do korzystania z naszych wszystkich placówek w Gdyni. Jesteśmy oczywiście przygotowani, żeby zapewnić Państwu bezpieczeństwo. Oczywiście w naszych placówkach obowiązuje noszenie maseczek, dezynfekcja rąk i zachowanie odpowiedniego odstępu. Mamy przygotowane dla Państwa 2 stanowiska, jedno do zwrotu, drugie do wypożyczeń książek. Książki są poddawane 3-dniowej kwarantannie. Zapraszamy serdecznie Państwa do korzystania z naszych placówek.